Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj mamy pierwszą środę, w której nie ma Japana Zjadam, bo tak jak ogłaszałam w zeszłym tygodniu, teraz Japana Zjadam będzie wychodziło co dwa tygodnie. Ale tak czy siak będę miała dla was nowe ciekawe filmy i dzisiaj będzie nowa ciekawostka z Japonii znowu, którą wyhaczyłam w internecie. Uwaga! To jest zestaw do robienia własnych gumek do ścierania. Oczywiście wiecie, że wszystko co jest mini, to ja po prostu uwielbiam. Takie gumki będę robiła pierwszy raz, więc jak coś mi nie wyjdzie, to przepraszam, ale mam nadzieję, że w następnych takich zestawach jakby się pojawiły, wyjdzie mi o wiele lepiej. Z boku jest mini instrukcja, żeby chociaż było wiadomo o co chodzi, a podejrzewam, że w środku będzie jakaś dokładniejsza instrukcja. Pudełko otwiera się tutaj z dołu. Tutaj mamy cały komplet rzeczy, które będą nam potrzebne. Od razu jest instrukcja. Mamy jakąś seledynową modelinę, białą modelinę. Ojku! Takie urocze, maleńkie papierki na te pralinki. Boże, jakie są malutkie. I do tego mamy foremkę z piętą gumką. Brązowa modelina i różowa modelina i pudełko. I z tego co widziałam, pudełko trzeba zachować, bo tutaj się będzie gotowało nasze gumki. Do tego zestawu na pewno będzie potrzebna mikrofalówka, więc jeżeli nie macie, to nie wiem, możecie pójść do kogoś, kto ma mikrofalówkę, albo spróbować to gotować jakoś, natomiast ja nie ręczę za to, że to wyjdzie. Po rozwinięciu instrukcja wygląda tak. Tutaj jest chyba bardziej skomplikowany niż w zestawach Poppin Cookin. I tutaj będzie potem do wycięcia pudełeczko na te pralinki. Zacznę chyba od zrobienia zwykłej czekolady. Jeżeli chodzi o zapach, to w ogóle nie pachnie. Odetnę sobie mniej więcej taki kawałek tej masy. Ilość zależy od tego, ile będziecie chcieli zrobić, jakiego koloru. Mi się wydaje, że to przyjdzie z czasem, że tak powiem, jak się nabierze praktyki. Ja też to robię pierwszy raz, więc nie mam pojęcia, ile mam wziąć, ale mniej więcej wzięłam sobie taki wymiar podobny do tego zagłębienia na czekoladę. Teraz rozgrzewam trochę masę, żeby była bardziej plastyczna. Konsystencja ma trochę jak plastelina, ale nie klei się tak do rąk. Uformowałam ten kawałek mniej więcej w prostokąt. I teraz psikam tą foremkę wodą. Chodzi o to, żeby masa łatwiej się od niej odklejała. Jestem po prostu zachwycona. To wygląda jak prawdziwa czekoladka. Teraz nożykiem wyrównam trochę brzegi, żeby nie były takie poszarpane. O, i teraz mamy równą czekoladkę. I teraz znowu z brązowej masy zrobię następny wzór. Znowu spsikam formę. Prawie w ogóle nic nie mówię, bo robię to w takim skupieniu. Dla mnie to jest niesamowite, bo to wszystko jest takie malutkie. Jak widzicie, znowu wyszły nierówne brzegi, więc tak samo to zetnę. Czekoladka zrobiona. Teraz wezmę różową masę i zrobię różyczkę, żeby położyć na nią. Odetnę sobie dosłownie maciupeńki kawałek. To wszystko jest takie malutkie i delikatne, że po prostu boję się mocniej złapać, żeby tego wszystkiego nie popsuć. Teraz nałożę różyczkę. Zobaczcie, jaka urocza wyszła. Teraz zrobię okrągłą, różowo-białą pralinkę. Ciekawe, bo jak teraz zaczęłam rozgrzewać tą różową masę, to okazało się, że ona pachnie jak truskawka. Bo o ile brązowa i biała w ogóle nie pachniały, to tutaj naprawdę pachnie jak truskawka, ale trzeba już rzeczywiście powąchać, bo nie czuć tego z daleka. I teraz połączę te dwa kolory ze sobą, ale nie będę ich łączyć tak, żeby były jednolite, tylko żeby zrobił się taki marmurek. Thank you.
razem tylko trochę odcisnę kształt. Wygładziłam trochę brzegi i górę tej pralinki, bo będę robić własne paski na górze. Wezmę znowu białą masę, odetnę mały kawałek i zrobię z niej wężyka. Przedzielę go na pół i jeszcze raz na pół. Odetnę z tyłu te pozostałości masy. Teraz na tą pralinkę zrobię migdał. I żeby osiągnąć ten kolor, wezmę trochę seledynowego. Do tego mniej więcej połowę porcji różowego. I mały kawałeczek brązowego. I z tych kolorów powinien nam wyjść mniej więcej kolor migdału. Myślę, że kolor jest ok. Biorę jak zwykle mały kawałek masy. Pryskam wodą i wkładam do foremki. Jaki malutki mini migdałek. Też będę musiała mu trochę wygładzić brzegi. I teraz ten mini migdałek położę tutaj na pralinkę. Wygląda to po prostu przeuroczo. I lecimy dalej. Korzystając z tego, że mam jeszcze ten kolor masy podobny do migdału, zrobię jeszcze jedną pralinkę. Teraz zrobię na to bitą śmietanę. Powiem Wam, że zupełnie inaczej robi mi się ten zestaw niż zestawy Ja Pana Zjadam, bo tam mam ochotę cały czas mówić Wam, jak co pachnie, jak co wygląda, jak co smakuje, a tutaj tak bardzo się skupiam, że po prostu nie miałabym nawet możliwości myśleć nad tym, co mówię. I gotowe. Znowu wykorzystam różową masę. I tym razem zrobię serduszko. Teraz zrobię białą czekoladę. Więc wezmę białą masę i dodam do niej kawałek tej migdałowej. Teraz, kiedy kolor mam już gotowy, spsikuję formę wodą. Zrobię jeszcze jedną okrągłą pralinkę, ale tym razem wymieszam te dwa kolory. Teraz jeszcze zrobię zielone serduszko. Tak wyglądają wszystkie zrobione przeze mnie czekoladki. Powiem Wam, że jestem w szoku, ile dało się z tego zrobić, bo ja jeszcze nie wykorzystałam do końca wszystkiego. Tutaj zostało dosłownie masy, nie wiem, na dwie, maksymalnie trzy czekoladki, ale tak czy siak jest tego bardzo, bardzo dużo i zajęło mi to dosyć dużo czasu, natomiast zabawa była przednia. Ale teraz one jeszcze są w takiej formie, którą można zepsuć. Żeby je teraz utrwalić i żeby stały się gumkami do ścierania, to trzeba znowu wziąć ten biały pojemniczek i po kolei pojedynczo wkładać pralinki do środka i zalewać je wodą mniej więcej na 1,5 cm powyżej samej pralinki. Więc włożę to teraz do mikrofalówki przy mocy 600 W na około 2,5 minuty. Potem odleję gorącą wodę, zaleję znowu zimną, tak żeby to się ochłodziło i potem wyjmę. I po jakichś 2 minutach, jak się ochłodzi, ta gumka już będzie gotowa do użycia. W czasie, kiedy chłodzą mi się gumki, mogę wyciąć opakowanie. Po prostu wycinam tam, gdzie są ciągłe linie, a tam, gdzie są przerywane, to później będziemy zginać.
kiedy mamy tak wycięty kształt, wystarczy pozaginać najpierw wszystkie miejsca, które są zaznaczone przerywanymi liniami. Trzeba ją zgiąć w pół. Potem ten element musi być odgięty w ten sposób. I zawijamy po prostu naokoło całość, żeby powstało takie pudełeczko. A te wszystkie wystające elementy wystarczy pokryć klejem, tak żeby to wszystko się potem przykleiło. Jeszcze otworzę opakowanie z tymi papierkami. Niestety zestaw przewiduje tylko 4 opakowania na pralinki. Jeszcze zanim włożę je do opakowania, przetestuję, czy tak naprawdę działają. Bo może się okazać, że wcale nie działają. Sprawdźmy. Proszę, działają. Wszystko ładnie się ściera. Może nie jest to super dokładne, tak jak prawdziwe gumki do ścierania, ale umówmy się, te są urocze i zrobiłam je własnoręcznie. Tak wyglądają wszystkie pralinki, które udało mi się zrobić. Odkryłam też, że było jednak 5 takich papierowych opakowań, tylko 2 mi się wcisnęły w jeden i myślałam, że są tylko 4. Jakoś tak dziwnie bez próby testu, kiedy wiem, że nie mogę tego zjeść, ale tak czy siak podzielę się z wami moimi przemyśleniami co do tego zestawu, w ogóle co do tego pomysłu. Uważam, że pomysł jest po prostu przedni. Te gumki wyszły uroczo, poza tym cała zabawa po prostu, jaka przy tym była, była niesamowita. Wydaje mi się, że to jest mega rozwijające, a przy okazji na przykład możecie mieć w szkole wasze własne gumki do ścierania. Fajnie, bo te różowe pachną jak truskawka, więc mimo tego, że one już są wygotowane, to tak czy siak nadal pachną i wydaje mi się, że to będzie mega prezent dla kogoś, na przykład jakby wasza koleżanka miała urodziny. Ja oczywiście tak jak wszystko kupiłam to na eBayu, po prostu wyszukałam gdzieś w odmętach internetu i na maksa mi się spodobało, bo jak wiecie, kocham miniaturki, poza tym uwielbiam się bawić w takie manualne rzeczy, więc po prostu idealny zestaw. Trochę szkoda, że nie mogę tego zjeść. Moim zdaniem to jest jedyny minus tego zestawu. I oczywiście bardzo, bardzo długo je się robi. To znaczy naprawdę trzeba poświęcić tak ze 2 godzinki czasu co najmniej, żeby zrobić tyle tych pralinek. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze parę takich zestawów, to znaczy z różnymi innymi jakimiś wzorami, bo bardzo mi się to podoba, ale będę to robić raz na jakiś czas. To nie będzie co każdą środę, bo tych zestawów jest jakoś, nie wiem, z 4 albo z 5 różnych rodzajów, więc po prostu co parę tygodni będzie się pojawiać kolejny zestaw z gumkami Kotsuwa. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi się spodobało na maksa. I pamiętajcie oczywiście, że teraz ja pana zjadam będzie wychodziło co 2 tygodnie, czyli teraz będzie w przyszłą środę, a potem po tym ja pana zjadam będzie jakiś inny film, na przykład Aga testuje, albo Zniszcz ten dziennik, albo fanmail na przykład, kto wie. Więc na pewno wszystkie rzeczy będę ogłaszała na Facebooku, to znaczy jak zwykle będę dawała znać, co będzie w odcinku. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem, więc trzymajcie się ciepło. Jak zwykle ściskam was serdecznie przez internet. Pa, pa! Jak nie wiecie, co robić dalej, to możecie na przykład kliknąć tutaj przycisk subskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, albo na przykład kliknąć tutaj po prawej w ikonkę kolejnego filmu, który może się wam spodobać, mam nadzieję. Na pewno się wam spodoba, no jak to? Na pewno się wam spodoba, no! Lubicie oglądać moje filmy do końca, bo ja lubię!